Wiemy doskonale, jakich słów w historii i kto używał tego, tych słów. Już pojawiły się w internecie hashtagi odwołujące się na przykład do rasy panów. Bardzo, bardzo złe konotacje co do tego sformułowania. Ale Jarosław Kaczyński pokazuje po prostu swoją twarz. Jarosław Kaczyński gardzi każdym, kto ma inne wyobrażenie o świecie niż on. Jarosław Kaczyński nazywa Polaków gorszym sortem. Tych, którzy demonstrują przeciwko łamaniu konstytucji w Polsce. W tej chwili opozycja potraktował w ten sposób, jednocześnie wywyższając się. No hipokryzja, obłuda, demagogia. Jedno zdanie, Marek Ruciński. Zabolały pana te słowa? Zabolały mnie bardzo. Jestem tylko 4 lata młodszy od pana posła i zachowanie mężczyzny w tym wieku w ogóle nie licuje z bycia mężczyzną, a po drugie wychodzenie po swoim przemówieniu i niewyczekanie do końca, kiedy inni zabierali głos, jest po prostu bardzo niegrzeczne i wstyd mi za takie zachowania pana Kaczyńskiego. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.